Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Starym Jasińcu w gminie Koronowo w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi stworzyli Iwona i Bartek Michałkowie. Ich pasją od zawsze były zwierzęta i można powiedzieć, że to właśnie one ich połączyły. Wspólnie prowadzą stajnie z nauką jazdy konnej. Odwiedzamy ich rano, więc od razu stajemy się częścią jasienieckiej ekipy. Musisz, żeby więcej nabrać. A, wiesz, nabijaj, nie podnoś, tylko nabij. Proszę, zapraszam. Chodźcie. Ale pięknie sianko pachnie. Siano kiszonka. Nasza produkcja. Miami. Chodźcie. Potem przyszedł czas na poznanie czterokopytnej załogi Starego Jasińca. Najpierw odwiedzamy koniki polskie. To jest Nutka? Tak, to jest Nutka. Nasza trzyletnia klacz. Urodzona z naszej hodowli, po naszym ogierze, od naszej klaczy. I w tym roku już kalendarzowym przejdzie pierwsze szkolenie jeździeckie. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Poszukiwaliśmy jako młoda para takiego miejsca, gdzie można by było realizować swoje takie życiowe pasje. W tym przypadku oczywiście chodzi o to jeździeckie nasze upodobania i hodowlę koni. I znaleźliśmy ogłoszenie po prostu tak w prasie, że ktoś chciał po prostu sprzedać siedlisko. I po długich poszukiwaniach właśnie tutaj udało nam się zakotwiczyć. Mamy nadzieję, że do końca życia. A powiedz, w ogóle miłość do zwierząt była w was od zawsze. Gdzie się poznaliście? No właściwie ten początek naszej znajomości miał miejsce na drodze naszej edukacyjnej, czyli po prostu na studiach. Jesteśmy z wykształcenia zootechnikami, w związku z tym jak gdyby no, sam profil tego kształcenia już dyktował to, czym będziemy się w przyszłości zajmować. Można powiedzieć, że konie was połączyły. Zdecydowanie tak. A powiedz, ile macie teraz koni? W tej chwili jest 20 kilka sztuk, ale co roku ten stan się zmienia, dlatego że prowadzimy tutaj również hodowlę koni. A tu jaki piękny konik. To też kolejna młoda klacz, też naszej hodowli. Tym razem nawigacja. One są bardzo podobne wszystkie do siebie. To jest typowa cecha tych koni, czyli myszate, spręgą na grzbiecie. No chodź. Konie prymitywne, tak wyglądają, niewielkiego wzrostu. Natomiast bardzo komunikatywne, co widać, i bardzo spokojne, super charaktery. Nie ma marchewki. Nie ma marchewki już, rozdane. Koledzy zjedli. Te konie są bardzo socjalne, w sensie między sobą potrafią bardzo żyć tak jak w rodzinie właściwie, ale i swoich opiekunów podobnie zaczynają traktować, jeżeli przebywają z nimi dosyć długo. Za co kochasz konie? Ja myślę, że za to, że są naszymi towarzyszami życia. Tak, takiego. I pozwalają nam się realizować, w sensie nie tylko zawodowo, ale również w sensie takim, że dają nam szansę na traktowanie tej profesji jako sposobu na życie. Konie okazały się tak przyjazne, że momentami nieco utrudniały nagrania. Weź się za sobą. No chodź, zostaw Wojtka, bo Wojtek się ciebie boi, maleństwo, chodź. Końskie zainteresowanie, a raczej końskie zaloty, chyba nieco przerosły operatora kamery. Zamiast skupić się na nagrywaniu, nawiązywał z nimi głębsze relacje, których nie wytrzymały jego sznurowadła i szalik. Myślę, że ktoś, kto się koni zajmuje, czy zwierzętami... Który się on nie żre. Uważaj! Zostawcie Wojtka, bo on się boi koników. Masz fajne buty. Masz bądź miałeś fajne buty. Ej! Chodź teraz ty, będziesz oto jest, więziony. Oto Nurek z
syn naszego ogiera czołowego, Napara. Również bardzo sympatyczne zwierzę i spokojne. Zresztą, no cóż tu dużo mówić, wiesz czym się zajmujemy, czyli odwiedzają nas głównie dzieci i młodzież. W związku z tym te konie wszystkie po prostu muszą być pod tym względem bardzo bezpieczne i z takimi predyspozycjami do tego, żeby były nauczycielami dla tych swoich adeptów kunsztu jeździeckiego. Wyobrażasz sobie życie gdzie indziej niż na wsi? Nie. Szczerze mówiąc nie, absolutnie, bo tak, siła przyzwyczajenia dzisiaj do tych walorów, które płyną z obcowania z naturą na co dzień, jest tak wielka, że właściwie jest nie do zastąpienia już dzisiaj. Nawet tymi wygodami, które płyną z tego tytułu, że się mieszka po prostu w mieście. Nie? A masz coś takiego, że jak jedziesz do miasta, to chcesz szybko stamtąd tak, wrócić? Tak, mogę się nie kończyć tego zdania jak najbardziej. Nie tyle nawet okazjonalnie mi się zdarza, tylko za każdym razem po prostu. No. Raz, że i sposób życia w mieście, i tempo tego życia, ale również w pewnym sensie ta ograniczona swoboda powoduje, że walory mieszkania tutaj wśród lasu właściwie, bo to miejsce jest takim przepraszam, bo nie można się... aparat zaczyna żreć. Oj! Bo musimy skończyć nagranie. Jest, zostaw moje sznurowadła. Nasza wioska jest taką jedną wielką leśną polaną i nawet tu nie ma asfaltu. A jak zaczynacie dzień? O której? Nasz biorytm życia, taką prozę dnia powszedniego determinują po prostu zwierzęta. No, to jest wiadome. Wszyscy, którzy opiekują się zwierzętami, wiedzą, że to po prostu to, o której ty wstajesz i o której idziesz spać, o tym decydują twoi podopieczni. Ale to nie jest łatwa praca. Zajęcie samo w sobie jest takie samo jak każde inne, bo każdy musi sprostać trudom swoich wyzwań, które stawia przed nimi zawód, który wykonuje. Ale w naszym przypadku dochodzi jedna rzecz, taka dyspozycyjność. I tutaj właściwie jak rozmawiamy o tym, co cechuje osoby, które opiekują się zwierzętami, to zdecydowanie to jest na pierwszym miejscu. Czyli przywiązanie do miejsca. I wiadomo, że też przywiązanie do miejsca, bo wyjazd na wczasy na przykład, albo jakieś wakacje, nawet okazjonalne spotkania, to już stwarzają problemy związane z tym, że zwierzęta zostają bez opieki wówczas, nie? A to, na to nie można po prostu sobie pozwolić. Jestem. Chodź, dasz nam porozmawiać trochę? Dacie nam trochę porozmawiać? Halo, ciekawskie. Czy to tak jest, że jak dzieci tutaj przyjeżdżają, no, to takie są miłości od pierwszego wejrzenia, że dziecko spojrzy na konia i mówi tak, to on i chce tylko na nim jeździć? Można nawet powiedzieć, że są fan kluby takie, tak? Jeżeli chodzi o poszczególne konie. I to się często uzewnętrznia tym, że to nie tylko jest kwestia afektu do tych zwierząt, ale również troski o nie w sensie pielęgnacji, w sensie kupowania im prezentów, smakołyków, oczywiście robienia zdjęć, czyli wszystko to, co pozwala im zbliżyć się do nich jak najbardziej po to, żeby mogły sobie poczuć ten kontakt ze zwierzęciem. A to jest? Cześć! A to nie jest konik polski, co widać po jej umaszczeniu. To jest kuc wierzchowy, ma na imię Liza. Liza, jak dostojnie. Także Marysiu, uważaj, bo ona naprawdę bardzo okazuje swoją... Proszę. Ojej, jak ty się witasz pięknie. No dobrze, ale słuchaj, do tej pory byliśmy tylko na wybiegu dla koni małych. Ja zapraszam cię w takim razie, chodźmy, jeszcze zobaczymy konie duże. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mają swój wybieg konie szlachetne, czyli kucyki zostawiliśmy po jednej stronie gospodarstwa, a po drugiej stronie jest wybieg dla koni też wierzchowych, ale dużych. No widać już, że są wyższe. Jaka to jest rasa? No to jest konglomerat różnych ras. Są i konie wielkopolskie, są i konie szlachetnej półkrwi. Także zasadniczo w typie typowego konia wierzchowego.
Również wśród tej stawki są konie, które właśnie biorą udział pod dziećmi na zawodach jeździeckich. Ale powiedz mi jeszcze a propos tych końskich miłości. Tak, tu jesteśmy, proszę Państwa, tu jesteśmy. A propos tych końskich miłości, może przesuńmy się trochę, bo wiem, Mów. Że ci, którzy do Was tutaj przyjeżdżają, tak. To jest tak, że jeżdżą konno, później dorastają, lato mijają i nawet jeśli już nie jeżdżą, to potem wracają do Was. To są takie przyjaźnie na lata. Teraz już jest tak, że wracają do nas ich dzieci, wiesz? To jest cudowne. Ale faktycznie taka zmiana pokoleniowa już obserwujemy to tutaj również w Starym Jasińcu, jeżeli chodzi o nasze grono wychowanków. Wprawdzie konie się częściowo wymieniają, bo są już inne, ale jeźdźcy faktycznie nas, jeżeli już nie odwiedzają, żeby pojeździć, to na pewno, żeby spotkać się ze swoimi byłymi przyjaciółmi. I z Wami. A pewnie i trochę z nami. No wiem, że bardzo tu Was kochają wszyscy. Nie zadawaj mi takich pytań. Wiem skądinąd, że nawiązujecie tutaj przyjaźnie i chętnie się do Was przyjeżdża. Ja zresztą też przyjeżdżam od lat. No słuchaj, ja Ci powiem, że bardzo nam miło jest, że nie tylko ta przyjaźń dotyczy nas, między ludźmi, w sensie znajomości, ale przede wszystkim to zauważyliśmy, że wiele przyjaźni pomiędzy naszymi wychowankami ma miejsce. Włącznie z... Jest. Zostaw buty. Zostaw buty. Au! Ares. Nie tylko właśnie takie przyjaźnie między końmi a ludźmi, ale również te znajomości interpersonalne pomiędzy naszymi, no, częściowo podopiecznymi. To się daje wyraźnie zauważyć. Łącznie ze silnymi związkami potem, które pozostają, tak. Oczywiście. Zakończywszy zakładaniem rodzin i potomstwem również, można powiedzieć, że czyjaś znajomość zaczęła się w Starym Jasińcu. Czyli stajnia, miejsce miłości. No, w jakimś sensie. Ciężko opuszczać takie miejsca przepełnione miłością i pasją. Ruszamy w dalszą drogę. Trend wyprowadzki na wieś nasila się już od kilku lat. Wpisuje się w niego Katarzyna Kaczmarek, która wraz z mężem przeprowadziła się do gminy Pruszcz w powiecie świeckim na Kujawach i Pomorzu. No hejka na moim kanale, witam Was serdecznie z mojego nowego starego domu. Dzisiaj zabierzemy się za drzwi. Będę je skrobać, opalać, maltretować i doprowadzać do porządku. O tym, jak remontuje stary dom z 1903 roku i jak klimatyzuje się na terenach wiejskich, opowiada na swoim blogu i za pośrednictwem kanału YouTube. To są Twoje nowe, stare włości. Tak, dokładnie. Moje nowe, stare włości. Tu będzie sypialnia. Pięknie, tak. Jaki piękny kominek. Tak, i działające. Jaka jest Wasza historia w tym miejscu? Ja zawsze chciałam. Chciałam na wieś. Ja tak okrakiem między wsią a miastem się wychowałam, bo moi rodzice mieli gospodarstwo po dziadkach, no i tak właśnie żyliśmy. No i gdzieś już w tym życiu dorosłym po prostu... W tym momencie takim, jak już wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić, zaczęliśmy szukać. I to się udało, po prostu przyjaciela, rodzina pozbywała się tego, chciała się pozbyć. No i jak zobaczyłam ten dom, no to ja wiedziałam od razu, że to jest to miejsce. Poczułaś to? Tak, tak, poczułam to. Tym bardziej, że pierwszy dom, jaki w ogóle w życiu mi się spodobał i który chciałam kupić, no byłam za młoda i jeszcze nie miałam pieniędzy, no to był identyczny jak ten, tylko był mniejszy. I on jest teraz zrobiony w ogóle tam w rodzinnej mojej wsi. Jaka jest historia tego domu? Dom jest z 1903 roku, dokładnie. Historię tak pomału się dowiaduję, tak jeszcze tej całej historii tak nie mam poskładanej, bo no musiałabym do proboszcza, do księg i tak dalej. Trochę jeszcze mi brakuje czasu na to. Dużo staramy się robić sami pomału, ale wszystkie takie rzeczy konstrukcyjne, wymiany tam belek dachu w remoncie, no to nie. Powiedz szczerze, w jakim ten dom był stanie, jak go kupiliście?
Szczerze, miałam takie klapki na oczach, że ja nie wiedziałam. Ale oczywiście nie żałuję niczego. Ja zawsze się śmieję, że ja nie uciekam na wieś, ja nie robię jakiegoś takiego zwrotu, ja po prostu wracam. Ja wracam tak naprawdę na wieś. Czujesz się tutaj szczęśliwa, wychodzisz na łąkę, oddychasz, patrzysz, co sobie wtedy myślisz? O Jezu. O czym ja nie myślę właśnie, o to chodzi, że o czym ja nie myślę. To jest właśnie cudowne w takich miejscach, mi się wydaje, że taki totalny powrót faktycznie do takich korzeni, do tego, żeby właśnie nie za wiele myśleć, dużo robić. Co najbardziej kochasz w tym miejscu? Chyba nie jestem w stanie wymienić tak konkretnej rzeczy, więc powiem tak już naprawdę, wszystko, a najbardziej wbrew pozorom tutaj społeczność i to życie, takie towarzyskie. Ono w ogóle tak rozkwitło w moim życiu, ale to jest niebywałe. Jak ktoś mi mówi, że na wsi jest nuda, to w ogóle nie wie, o czym mówi. Naprawdę. W mieście to się ludzie nudzą, tak naprawdę. No i przyroda, kontakt z naturą, to tak drugie miejsce na pewno. Obserwacja tego, cieszenie się tym i te moje codzienne spacery tam nad Wisłę, na te górki, to jest... Takie ładowanie baterii, że jak ja mam wracać do miasta, to naprawdę mam łzy w oczach, za każdym razem. Uzbrojenie? Uzbrojenie jest. Dajesz, Marysia. Widzisz, gdzie się błyszczy, to musisz dobrze? Tak, aż dojdziesz do drewna. Kurde, jakbym miała taką pomocniczkę, to by mi szybciej szło, wiesz? O, widzisz? Wow! Widać, że jesteś artystyczną duszą, tworzysz takie piękne rzeczy. Jako artystka raczej się nie czuję. I sprawa jest bardzo prosta, bo to tak wynikło z takiej bardzo prostej rzeczy, czyli byłam u lekarza, siedziałam sobie, czekałam na swoją kolej i po prostu pani wyjęła z worka motek, zaczęła dziergać i ja tak spojrzałam, wie, to jest to. No bo moja babcia dziergała i pamiętam, że coś tam pamiętałam. No i też od dłuższego czasu sobie takiej formy na wyciszenie szukałam. No i idealne to jest, po prostu idealne. Człowiek się skupia tylko na tym, oczko za oczkiem i jest czapka. Ale powiedz, zamierzasz się zajmować właśnie wytwarzaniem takich rzeczy, jak już tutaj osiądziesz na wsi na dobre? Znaczy tak czy inaczej to robię, więc pewnie tak. No. Sprawia mi to ogromną przyjemność, jeszcze to się podoba. Ja uwielbiam sama czapki, więc no na pewno. A zauważyłaś, że takie rzeczy handmade mają teraz wzięcie? O, ogromne. Tak, bo musiałam, żeby pokazać, to musiałam przynieść swoje czapki, bo nie mam żadnej na stan taki, żeby sprzedać, że tak powiem, bo każdą jedną, którą zrobię od razu. No i no to jest fajne, ludzie zaczęli doceniać rękodzieło i myślę, że to jest ważne. Pandemia sprawiła, że co trzeci Polak rozważa przeprowadzkę lub już zmienił miejsce zamieszkania. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, ważne są produkty, jakie wybieramy. Ważne, by były wytwarzane z miłością i pasją. Odwiedzamy piekarnię Państwa Dobrowolskich, rodzinną firmę z tradycjami, która na kieleckim rynku działa nieprzerwanie od 1946 roku. Założył ją Edward Stasiński, dziadek obecnych właścicieli, którzy są trzecim pokoleniem kultywującym rodzinny interes. Mamy szansę zobaczyć drogę od ziarenka do bochenka. Pieczywo jest tu wypiekane w wyjątkowym ceramicznym piecu. Ja muszę przyznać, proszę Państwa, że jest tu tak klimatycznie, że jeszcze w takiej piekarni nie byłam. Tak, dziękuję. Widzę, że ten piec też chyba ma sporo lat, prawda? Bo nigdy takiego nie widziałam. Tak, piec ma tyle lat, co piekarnia. 75 lat, reanimujemy go, remontujemy. Łatamy, ale nie pozbywamy się, bo uważamy, że... To jest dusza tej piekarni. Tak, to jest dusza i ten chlebek z tego pieca ma zupełnie inny smak. Ta piekarnia ma wyjątkową tradycję i historię. I historia tej piekarni jest związana z Pani życiem. Jak to się stało, że jest Pani związana z tym miejscem? To jest moje całe życie. Wyszłam za mąż, za piekarza, syna właścicieli piekarni. I tak skutecznie się wciągnęłam. Pokochałam tą pracę. Stała się moją pasją i moim wszystkim, także to jest po prostu moje życie. Spodziewała się Pani kiedyś, że będzie Pani tak związana z piekarnictwem? Nie, nie, nigdy. Nigdy się nie spodziewałam. W ogóle nigdy nie przypuszczałam, jako młoda dziewczyna, zupełnie inne plany.
jeszcze w tamtych czasach piekarz, a co tam piekarz, gdzie tam, to wtedy był tak jakby dyskryminowany jako kandydat na męża. No ale życie pisze swoje scenariusze. Piekarnia wciąż korzysta z tych samych sprawdzonych, niezmienionych receptur i maszyn. Każdy bochenek jest tu wyrabiany ręcznie. Pod budową bochenka są tylko rozczyny i naturalne kwasy. Kocham to, co robię i cieszę się, że udało nam się przetrwać 75 lat, nie zmieniając receptury. Także mamy receptury zachowane naszego dziadka. Nie zmieniliśmy w niczym, ani bułki, ani chleb. Chleb pieczemy na pięciofazowym kwasie, tak jak nasz dziadek. Także wszystko zachowaliśmy tak, jak było 75 lat temu. Na kwasie, a nie na zakwasie? Na kwasie pięciofazowym. Jakie chleby są tutaj wypiekane? Pieczemy tradycyjne chleby mieszane. Chleb kielecki, pszenno-żytni na kwasie i na rozczynie. Chleb żytni kielecki to jest nasz taki sztandarowy produkt, na który mamy znak jakość i tradycja, co jest gwarancją tej zachowanej receptury przez 50 lat. Pieczemy bułeczki, oczywiście na rozczynach, tak jak nasz dziadek. Pieczemy też troszkę słodkich bułek o obniżonej zawartości cukru. Nie używamy tłuszczów trans, więc używamy oleju i masła. No i tyle. No. I taki asortyment nie jest zbyt bogaty, bo nie da się piec dużo i dobrze. Przepełnieni pięknym zapachem pieczywa, ruszamy w dalszą drogę. Do zobaczenia. Żeby niczego nie spierniczyło. Dobra, wszystko będzie. Wie pan, takie lekkie prace, jakby mogła chowadło przenieść albo coś takiego. Tak. Oto dowód mojej ciężkiej pracy.